Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Master of Orion. Witajcie moi drodzy. Dobrze słuchajcie, tuż to ostatnio działaliśmy, słuchajcie. Ostatnio zbudowaliśmy sobie tutaj potężną flotę, składającą się z dwóch tytanów i trzech pancerników. To jest, słuchajcie, flota, która ma stawić czoła ludziom. Ale do tego, słuchajcie, jeszcze nam trochę brakuje. Spokojnie, wszystko w swoim czasie nadejdzie. Na razie, słuchajcie, musimy się zbroić. Tym bardziej, że jest na razie rozejm między nami a ludźmi. Tak więc zobaczymy, jak się sytuacja będzie dalej tutaj nam rozwijać. Tutaj oczywiście cały czas się nasza flota rozbudowuje. Bardzo ładnie. Tutaj ludzie cały czas ostrzeliwują jakąś biedną planetę. Też jakieś walki. Wszystko, słuchajcie, ludzie. Strasznie agresywni są. Kubańcy, muszę przyznać. Dobrze. Niech będą agresywni. Jeszcze się na tym przejadą. Na tej swojej agresji. Ja tutaj nie najgorszy wgląd w to, co się dzieje u ludzi. Zobaczymy, jak nam się sytuacja, słuchajcie, tutaj ustatkuje. Na razie, słuchajcie, nie jest źle finansowo. Wcześniej, że bywało gorzej. Dobra, to jest nasza stolica. Tak? Azin Prime, no. To jest nasza stolica. Tu jeszcze to byśmy mogli zbudować, ale na razie sobie to odpuszczę. Słuchajcie, skupmy się na rozbudowie naszej floty. Tak jest. Drodzy, niech się tutaj tworzy kolejny potężny okręt, którego oczywiście zadaniem będzie stawić czoła naszym oponentom. Zobaczymy, co z tego się nam wykluje. Tutaj w końcu zaczął być przyrost naturalny. W bardzo długim okresie czasu. Kiedy cały czas malała nam ilość obywateli. Rozejm z ludźmi wygasł, moi drodzy. To może oznaczać tylko jedno. Ujmy się na kolejną wojnę. Dobra, wy tu na razie i tak nie macie nic za bardzo do roboty. Panie tych krążowników też jest trochę bez sensu. W razie tutaj róbcie hajs, przynajmniej ograniczajcie koszta na tyle, na ile się da trzymania waszej planety. Nie ukrywajmy, że to jest dosyć kosztowna planeta. Ale słuchajcie, niedługo będziemy mieli wszystko już odkryte. Te możliwości zostaną rozwinięte na maksa. Cerniki. Kolejny tytan 19 tur, ten tytan 26 tur. Słuchajcie, to zbudujemy, co się teraz buduje i na razie wstrzymiemy rozbudowę naszej floty. A tam ci znowu inwestują na tym rynku w ataku naziemnego piechoty we flocie. Na razie odrzucić. Jakoś tak nie czuję za bardzo przydatności tych przywódców. Ja muszę sprawdzić, że sobie mam ich wszystkich przydzielonych, bo teraz jak straciliśmy tą flotę, coś czuję, że oni nie mają przydziałów. Coś mi się tak wydaje. Więc zaraz sobie na to zerknę. No, lecimy. Dobra, hajs jest. No, tak jak myślałem. Odnawianie tarcz. Ty dostajesz przydział na jednego z tytanów. Ty dostajesz przydział na drugiego z tytanów. U czterech, które tam się powinni się chłopaki pojawić. Hajs się robi, to jest dobra wiadomość. Dobrze jest.
Dobra, zwykle będziemy mieli tutaj kolejne hajsy gotowe. Właśnie. Galaktyczny rynek walutowy. Czy to jest dla nas bardzo ważne. A unikat w skali Imperium to jest. Kredyt Imperium plus 100%. Oczywiście potrzebujemy pieniędzy przede wszystkim. Zobaczmy sobie, co my tu mamy dalej. Miniaturyzacja broni energetycznych. Mamy. Dostępna przestrzeń. Ktoś mi daje jeszcze hajs na prawa statków. Okej, to jest wszystko tutaj już ogarnięte z tego, co widzę. Teraz będzie, słuchajcie, dużo, z tego co widzę, dużo takich rzeczy, które będą zmniejszać nam ilość przestrzeni zajmowanych przez sprzęt. Tutaj, słuchajcie, mamy gwiazdę zagłady. Można jedną taką zbudować. Koszt w punktach dowodzenia to jest 15. Dobra, na razie bym się skupił na tych dwóch technologiach, myślę. Tak jest. Na tym. Się zrobi w 4 tury. Bardzo szybko. Galaktyczna sieć informacyjna. Dobra. Zobaczmy, jak się tutaj sytuacja będzie dalej nam rozwijała. Gdybyśmy to sobie mogli zbudować, ten wspaniały budynek. Że tu albo tu. No on działa i tak w ogóle na ogółem na całe nasze imperium, więc nie będę się tym jakoś tutaj strasznie przejmował. Dobra. Kota oczekuje. Mamy, słuchajcie, kolejny pancernik. Dobra, jeszcze możemy 40 punktów wykorzystać. 8 tur. Ale imperium, dobra. Zróbmy to sobie. 8 tur. Spoko, jak dla mnie. Bez większych problemów. Tak jest, słuchajcie, już mamy 2000. Z tego co się orientuję, to tutaj powinniśmy mieć jeszcze statek do modernizacji. Jeden z tytanów. Można ulepszyć. Z tego co kojarzę. Znajdujemy się obecnie w takim miejscu, że chyba nie za bardzo jestem w stanie to zrobić. Nie, chyba musi tutaj być kolonia nasza. Więc ja myślę, że my się troszkę cofniemy na razie tutaj. Polecicie tu. Od razu tam polecieć, trudno. Dobra, wybierzmy sobie tutaj coś do roboty. Na razie zanieczyszczenia nie rosną. Dobra, zróbmy sobie tak. To. Później jeszcze to. Tak jest. Troszkę w koszta trzeba pójść. Ale no, mam nadzieję, że to się będzie nam opłacać. Na to liczę. Zobaczymy. Tam ci kurde ataki cały czas prowadzą. GNN. Co się dzieje? Galactic News Network. Kurde. Tak jest. Ptasi przyjaciele zostali, że tak powiem, zgnieceni. Fajnego jest. Tu jeszcze polecimy tu. Take this warning to heart, for it may be the last you hear from me. Gdzie ja naruszam wasze terytorium, co? Żało was? Prawda, chcecie wojny? Obyście się nie przeliczyli.
to się może dla was bardzo źle skończyć. Dobra, pola warpowe za niedługo będą gotowe. Bierzmy badania, co nam to daje? Mituje drgania. Harmoniczne dookoła statku. Wskazania wszystkie pobliskie statki, rakiety i myśliwce. Generator pola elektrostatycznego otacza statek polem zjonizowanych cząsteczek. Pozwala na wiążenie systemów naprowadzających każdej rakiety czy myśliwca. Chyba to jest lepsze. No i tak ja nie wyposażam za bardzo naszych statków tego typu bajery, wolę pójść w uzbrojenie. I tym samym nieco zwiększyć ich siłę rażenia. Bezpieczeństwo plus 15%. Podstawowe koszta minus 10%. Dobra, zróbmy to sobie. Teraz tak, co byśmy tu jeszcze mogli sobie stworzyć? Tym by się trzeba było zająć. Najpierw jednak zróbmy sobie to. Przytury. Zacnie. Nieźle hajsu mamy. 93 na plusie na razie. I jest ok, moim zdaniem. Zobaczymy zaraz, na ile stać naszych wrogów. Wiecie, możemy mieć ogromną flotę i ja mam zamiar taką zbudować. Tylko rzeczywiście na to trzeba czasu. Tego czasu chyba zbyt wiele nie mamy. Ale zobaczymy. Cóż z tego wyjdzie. Zainwestowali na galaktycznym rynku surowców. Coś czego ja nie robię i właściwie nie wiem do końca po co to robić. Dobra, zwiększyła nam się populacja. Dobra, co my tu mamy? 2500 to kosztuje. Dobra, na razie tu pomijmy was w tej turze. Zobaczymy, na razie wydamy cały hajs na modernizację tego jednego okrętu. Gdzie potrzebują ogromnych ilości gotówki. Taka jest prawda. Jeśli mamy cały czas, słuchajcie, modernizować nasze okręty na bieżąco. Właściwie na to się wydaje najwięcej hajsów. Dobra, tu jest jedna wielka stocznia. Rozbudowywać mi to. Hajs trochę zmalał, ale nadal jest w porządku. Dobra, ulepszyć to. Lecimy tu. Pola zakłócające mają pracę obecnie nad tą technologią. Kurde, jakieś walki. Dobrze, moi drodzy, myślę, że najwyższa pora, aby uderzyć we wroga. Koncentrować naszą flotę w jednym miejscu i uderzyć. Miażdżyć. Świat za światem. Dobra, tutaj jesteśmy trochę odsłonięci, ale mam nadzieję, że oni się skoncentrują na powstrzymywaniu nas, naszych ataków gdzie indziej. I na to bym liczył. Tak jest. Jesteśmy na tyle silni, aby móc sobie pozwolić na atak. Boję się. Powiem szczerze, boję się. Jeszcze. Chcę, słuchajcie, stworzyć sobie jeszcze drugą flotę, która będzie równie potężna co ta. Ją wysłać, słuchajcie, tutaj.
te systemy będą też, te planety będą zagrożone przez atakiem ziemian, ludzi, wtedy to może się to dla nas źle skończyć. Czy byś gotowy na wszelkiego rodzaju zagrożenia? Spokojnie, spokojnie. Które się zaczęły trochę wydłużać, ale to jest zrozumiałe, bo oczywiście mamy tutaj coraz to więcej rzeczy do obliczenia, ma komputer. Wywieszę sobie produkcję, a i tak to nie trwa tyle czasu, na przykład cywilizacji. To była po prostu jakaś masakra kompletna. Dobra, na razie zrobię sobie tak, później coś. Mogli, gdzie by tutaj trzeba było to zrobić? Średnia. Bardzo mała. Średnia. Ta jest wypalona. Ta jest jałowa. Tu jest terraformowanie, jest dostępne? Jest dostępne. Sobie to później robimy. Terraformowanko. Tak jest. Dobra, wy na razie tutaj się bronić na pograniczu z ziemianami. Dobra, słuchajcie, musimy jeszcze czekać paręnaście tur, aż zbudują się te dwa kolejne tytany. Czy oczywiście do tego czasu będziemy tutaj mogli nieco zmodernizować to i owo na naszych okrętach. Będzie jeszcze miniaturyzacja wszystkiego, co tylko się da. Takie możliwe, że wyposażymy nasze okręty w kapsuły desantowe, to aby nie musieć budować desantowców, żeby naszej floty, znaczy nasze okręty mogły dokonywać desantów na powierzchnię planety już bezpośrednio po ataku, znaczy po zdobyciu przewagi w kosmosie. Stalker nas puścił, przykro mi bardzo. Co my tu mamy? Wy byście tutaj mogli sobie zbudować. Jak tutaj wygląda? Jesteśmy dopiero w połowie. Dobra, tu budujcie tytana. Tytan zawsze się przyda. A, nasze... O Jezus, jakie mam przyrost teraz hajsów. Ja nie mogę. Dobre hajsiwa. No i teraz, słuchajcie, będziemy mogli wszystko sobie kupować. Przy takim przyroście naturę to... Bo to jest to właśnie, czego ja bardzo chciałem. Tutaj Gaja powstaje. Świat idealny. Jeśli chodzi o biom. Dla nas tutaj też jest już Gaja. Dobrze. Tak, co my tu mamy? Cernik 2 za chwilkę będą za 10 tur. Trzeba badania. Działo Gaussa. Urządzenia maskujące. Myślę, że tutaj co to urządzenia maskujące, bo mamy jako rasa, mamy plusy do tego. Więc warto by było w coś takiego pójść. Bezpieczeństwo plus 15%. Szansa zniszczenia jednym trafieniem. Ta inteligencja. Boja skanująca. Weźmy sobie to. Lecimy z tym. Moi drodzy, rozbudować mi tą flotę. W końcu mamy porządne hajsy, a nie jakieś jaszyby. Czy nas na nic nie było stać? Dobra.
uderzymy. Co my tu mamy? Tak hakerski. Pojmać. Jak to wygląda? Dyplomacja. Badania. The examiners delve through the mystery. Dobra, dobra. Sztuczna inteligencja. Zinwestuj. Sprzedaj, kup. Galaktyczny produkt brutto. Kupiłem udziały GFW. To jest mana jakaś giełda zaimplementowana. A to są chyba nasze udziały. A i ci tu wykupili wszystkie udziały w GFW. A i tu wpisujemy, ile chcemy kupić, tak? No dobra. Cena sprzedaży, cena kupna. Bez sensu dla mnie to jest. Dobra, tu możemy sobie zwiększyć podatki, gdybyśmy potrzebowali. Zażony rozwój. Dobra. Teraz tak, co byśmy tu musieli sobie pobudować? Byśmy tu sobie musieli wydać stację bojową przede wszystkim. A później to. Tak jest. Zaczniemy tutaj także budowę statków za niedługo na Jacob Prime. To chyba najlepsze planety, jakie mogliśmy przechwycić ludziom. Planety są ogólnie genialne. Dają naprawdę dużo hajsu. Ogólnie wszystkiego. I słuchajcie, bardzo szybko uda nam się tam rozpocząć budowę naszych okrętów nowych. Dobra, tutaj tytany się budują, tak? Jeden tytan, drugi tytan, trzeci tytan. Tu będą zaraz dwa pancerniki. Słuchajcie, w ten sposób powstanie kolejna silna flota, która będzie bronić się tutaj. Może i nawet zaatakuje? Cóż to wie? W razie, słuchajcie, musimy zbroić się w cierpliwość. Rozbudować, co rozbudować. I dokopać ludziom. Im zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć układów. 6, bo tu jeszcze mają coś. 7, 8. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Jakieś... Powiedzmy sobie, że 8. 8 z planetami. Teraz tak, co my tu... Dzisiaj czemu wy tu macie 0, 0, 0, 0? W ogóle ten... Gdzie żywności to tworzyć. Żeby tutaj zróbmy to, później to, później to, takie coś i później w Gaję trzeba iść. Dobra, tak to wygląda na razie. Lećmy dalej w takim układzie. Będzie sztuczna inteligencja, co znacząco zmieni układ sił u nas. Tylko też będziemy mieli małą przebudowę floty ze wszystkim. Tutaj będziemy mieli... A właściwie tu już mamy systemy maskujące, które możemy montować na naszych okrętach. To warto byłoby zrobić. Loty, na razie schematy. Edytuj. System maskujący, składzanie 10. A poczekaj, aż będzie miejsce. Jeśli będzie miejsce, to ja to z miłą chęcią sobie zaimplementuję na naszych okrętach. Wybierzmy sobie produkcję. Co byśmy jeszcze? Tak, tak, tak. Tu... takiego. Globalny skaner by mi się przydał. Wojska pancerne i stacja bojowa.
Tak, i później to. Więc już wiecie, co macie robić. Do dzieła. Mamy 6000 na plusie. To jest bardzo dobrą wiadomością. Za chwilę by trzeba było tutaj poważnie się wziąć do roboty. Dobra, to tylko będzie Tytan w tej turze teraz. Tu będzie za 8 tur, tu będą dwa pancerniki za 5 tur. Tutaj za 23 tury kolejny Tytan. Dobra, to więc tak, to się zbuduje w ciągu 8 tur. To wyślemy na pół, na tutaj, na północ, tak, w kosmosie północ, oczywiście. Tutaj do Jalusa. Co się działo? Wybucha wojna między Bulrati i Maklarami. Dobra, wzrost liczby narodzin. Przeciwko Maklarom, nie wiem. Ale to jest dobry moment, słuchajcie, aby uderzyć na ludzi. To jest wręcz genialny moment, żeby uderzyć na ludzi. Dobra, co byście mogli zrobić? Ja przygotuję 5 transportowców. Znaczy 5 desantowców na razie. Dobra, ty już koleżko lecisz tutaj. Tak jest. A ja pewnie jeszcze poczekam. W następnym odcinku bym chciał uderzyć na naszych wrogów. Aby im poszło w pięty. Desantowców. Cioma desantowcami sobie wyślę tutaj, żeby one już były tutaj gotowe do ewentualnych desantów na ten układ. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Desantowiec 5. Tylko będzie sztuczna inteligencja. Lepsze systemy celownicze. Dobra. Jednostka celownicza Achilles. Szansa na zniszczenie jednym trafieniem 1%. To jest sporo. Całkiem niezły wynik. To się może przydać z czasem. Warto w to pójść. Miniaturyzację. Zróbmy to sobie teraz. Ale czekajcie, ja to muszę sobie dopiero tutaj dodać. Wtedy tak. A to byśmy mogli mieć wzmocniony kadłub. A na razie się z tym wstrzymam. Silne tarcze, dobra. Ja musiał pójść tutaj w systemy... Bardziej w systemy... Kamuflujące nasze okręty. To by się mogło przydać. Zresztą ciekaw jestem, jak to się będzie sprawdzać. A tutaj terraformowanko by się przydało. Tak jest. Tylko zobaczymy, która chyba ta jest największa. Która duża. Ta. Tutaj możemy na spokojnie sobie to zrobić. To działać. Do roboty. Macie co robić. Tylko mi tu nie marudzić. Na spokojnie.
Dobra, fizyka plazmowa się robi. Za 5 tur będzie gotowa. Co tu się wydarzyło? Dobra, planety, schematy, floty... Zwycięstwa, nic mi to nie daje. Okej. Niech oni się tu wszyscy wyniszczą najlepiej. Ludzi trzeba będzie tutaj rozgnieść. Dobra, lećmy dalej. To już słuchajcie, w kolejnych odcinkach, teraz już niestety, nie chcę tego powiesz, nie chcę ryzykować, chcę mieć save'a. Tego też sobie poczekam na koniec tego odcinka. Poza tym chcę mieć tą silną silną flotę na tym układzie granicznym. Czuję, że bez niej będzie nam tutaj krucho. Tym, aby tutaj kurde cokolwiek podziałać. Coś kurde ostro inwestują cały czas. Dobra, słuchajcie, można pozwolić na to rozbudowę naszych kolonii. Dobra, to se kupmy. Tutaj zaraz będziecie robić dalej. Tak. To musicie zbudować przede wszystkim. To. Do roboty. A, tak, terraformowania nie da się kupić. To trzeba po prostu przeprowadzić ten proces. To se kupmy. A co mi tam? Sobie zróbmy. Znowu rozpoczniemy tutaj budowę kolejnych okrętów. Rośnie nam zanieczyszczenie. Trzeba zrobić. Tak jest. By to kupił. To mi szkodzi. Lećmy dalej. Dobra, słuchajcie, czas kończyć. Tutaj kurde, cały czas jakieś walki. Ratie mają dosyć problematyczną sytuację tutaj. Z tego co widzę. Niech no nasza flota się tutaj zbierze. Teraz tak, tutaj będziemy mieli dwa pancerniki, które też wyruszą. By nieco utrudnić życie ziemianom. Utrzymanie floty dalej nic nas nie kosztuje. Jestem zdziwiony. Lecicie. Teraz tak, co tu? W razie byśmy tutaj się mogli... Róbcie hajs na razie. To nie jest mi on potrzebny, ale... wypadałoby się tym zająć. Znaczy... Nie chcę budować cały czas okrętów. Też w sumie... Gdyby wam zajęło tutaj zbudowanie Tytana. 37 tur. To strasznie długo. Dobra, wyróbcie hajs. Powiem. Tutaj będziecie ograniczać koszta. Dobrze. Teraz tak, tu będziemy mieli zaraz desantowce, tak? Tu będą tytany. Tytan, przepraszam, jeden. Jeden tytan to i tak bardzo dużo.
To jeszcze nie są okręty sprawdzone w boju. Zobaczymy, jak one się będą sprawować. Bardzo duże okręty. Wiele rzeczy się tu okaże. Gdzie się zdziwią, są zaatakowani przez nas. Tu kurde. Gdzie na razie jakoś zbyt intensywnie się nie rozwijają. To jest akurat dobra wiadomość. A my się zajmiemy na razie tym. Tu mamy nasze desantowce, tak? Te desantowce rozmieszczę sobie tutaj. Na spokojnie. Teraz tak, tutaj nie macie co robić. A no, nie macie co robić. Dlatego zbudujcie mi tu tytana. Tytan tutaj się zbuduje bardzo szybko, 25 tur. Naprawdę niezły wynik za tempo pracy. Dobrze moi drodzy, myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.